Brukseli, Polonia oraz polscy politycy spotkali się, by wspólnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości. W uroczystościach, zorganizowanych przez ambasadę RP, wzięli udział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, minister sprawiedliwości Adam Bodnar, a także liczne osobistości związane z polską społecznością w Europie. I just like to point out to our foreign guests here that our Independence Day. Chciałbym zwrócić uwagę naszych zagranicznych gości, że Polski Dzień Niepodległości przypada w tym samym dniu co Dzień Rozejmu, upamiętniający zakończenie I wojny światowej i tragiczne wydarzenia tamtego czasu. To ważne przypomnienie o tym, dlaczego powstała Unia Europejska, by zapobiegać takim tragediom. Dziś pokój, wolność i demokracja ponownie są zagrożone. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby je chronić. Polska w czasie swojej prezydencji w pierwszej połowie przyszłego roku podejmie wszelkie starania, by to zapewnić. Proszę Państwa, jesteście ambasadorami naszego kraju tu, w Unii Europejskiej, w Belgii. Serdecznie Wam za to dziękuję. Niech się święci nasz Dzień Niepodległości. Dziękuję bardzo. To dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość, ale również dzień, w którym w 1918 roku Polki zyskały prawa wyborcze i zaczęły być wybierane do polskiego parlamentu. Warto podkreślić, że nie było to wówczas powszechne w Europie. Polska była jednym z pierwszych krajów, które nadały kobietom takie prawa. Powinniśmy o tym pamiętać w kontekście wartości europejskich i równouprawnienia. Szanowni Państwo, w 1918 roku marszałek Józef Piłsudski zmagał się z trudnym zadaniem odbudowy polskiego państwa, zadaniem wymagającym zarówno determinacji, jak i zastosowania środków siłowych. Walczył o stworzenie państwa, które dziś określilibyśmy jako praworządne i konstytucyjne. Było to wyjątkowo trudne, zważywszy na fakt, że przez 123 lata Polska była podzielona pomiędzy trzy imperia. Uroczystości rozpoczęły się podniosłym wykonaniem hymnu narodowego przez chór reprezentacyjny Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Następnie zgromadzeni mogli wysłuchać patriotycznych utworów, które wprowadziły atmosferę refleksji i dumy z polskiej historii. Bardzo ważne święto tu w Belgii. Ja jestem zaskoczony. Pierwszy raz biorę udział. Tak dużo gości. Ogromne zainteresowanie. Pokazuje to sprawność organizatorów, ale jednocześnie potrzebę wśród wszystkich Polaków do tego, żeby świętować Dzień Niepodległości. Wielka duma i wielka satysfakcja z tego, że polska prezydencja rozpoczyna się tak wspaniałym świętem, w tak doskonałych nastrojach. Jesteśmy z tego dumni. Uroczystości w Silo Brussels zakończyły się symbolicznym spotkaniem w polskim duchu. Wydarzenie nie tylko przypomniało o historii, ale także podkreśliło wartość integracji i współpracy wśród Polonii w Europie. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.